Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Kuba, jest ze mną Madzia. Cześć. I jest ze mną różowy kapturek Teo. Cześć. No, tak wyskoczyła, schowała się za mną. Jak Filip z konopi. O, tak. Jak szedł z worka. Ja mam takie wątpliwości, czy ona się za to schowała za tobą, czy gdzie indziej. No. Nie wnikajmy. No nie powiem, kto bardzo... wniknął. Dzisiaj... Jest, maluch! 30 sekunda! Udało się. Nowy rekord. Brawo, Boże, to brawo. Co ja będę musiał zrobić przy następnym przywitaniu, żeby to pobić? Pokaż cycki. Ojej. Patrząc na naszą technologię nagrywania, może być to troszeczkę problematyczne, ale coś wymyślę, obiecuję. Aż się Konstanty popatrzył. Tak, w ogóle tutaj była taka mała zmiana. W ogóle ja dzisiaj będę miał lagi, więc będę robił standardowy swój tyk z koblem. Tutaj troszeczkę udekorowałem wokół golema. Zrobiłem taki placek, na którym stoi, troszkę trawy posiałem i tam w końcu pozbyłem się tej kopalni. Ach, ślicznie. Ano, fakt. Tak. Kopalni nie zauważyłam wcześniej. Ja w ogóle nie widziałam, więc dopiero zwiedzam. I tu mamy znowu zamurowane. Ojej. Teo, patrz się na Konstantego. Obróć się, bo ja widziałam. Ja niestety widziałam. Ty nie podglądaj. Nie podglądam, patrzę tam. Trzecim okiem pomiędzy włosów zaglądasz. Że tu? Bo dostaniesz... No tu. Bo dostaniesz strzałą. Za mało wygimnastykowana jestem, ale Konstanty podgląda tam z zawinkla. Pamiętaj, że ja mam kuku, więc... Tak, kuku wuku było. Dobra, zapraszamy. Chodź. Lecę, pędzę. Ja jestem uczulony na neter. O, ja cię pozdrawiam. Jak ślicznie? Ale czad. No. Chodźmy najpierw do góry, bo w kasynie też jest zmiana. No, Kuba. Jestem pod wrażeniem. Tak nieskromnie powiem, że nie spodziewałem się innej reakcji. Tniemy! Dobra, jesteśmy po krótkim cięciu spowodowanym naturą techniczno-techniczną. Teo, kontynuuj swój zachwyt. Ja sobie zrobiłam przerwę, ogólnie zastopowałam, żeby nie oglądać tego, jak to tu wygląda. Także nie, mega mi się podoba. Ale to kurde, co to kogo dziwi? Masz talenta. Hashtag Kuba Design. Tak. Kuba Umi. Tak, ale tutaj powstała jeszcze jedna niespodzianka. Zapraszam was na dół. Mam uczulenie na neter. Tu w ogóle mamy Konstantego z drzewa. Czekaj, bo na dół zaprosiłeś i ja dochodzę, no. Tu masz wodę po bokach, trzeba było sobie tak spłynąć. Kominek zrobiłeś! Nareszcie! Zrobił, w ale patrz tam. O! Konstanty jest na drzewie. Siema? Chyba się zwiesiłeś, kolego. Tak mówisz? Ale fajnie wygląda, no. Co chcesz. Ja w ogóle nie pytam, jak ty go tam wsadziłeś. Ale on sam wlazł. Sam się wsadził, pewnie ze schodów spadł. Teraz patrzcie na ten bajer. Najpierw on się popatrzy, bo trzeba przychodzić w odpowiednim momencie. One more time? Takie jajca. Zrobiłeś to, co ja. Dobrze. To już wiem, po co tu jest woda. Tu trzeba się ustawić tak, że patrzcie, naciska się, tam się otwiera i się wchodzi. Tam się otwiera. Dobra, teraz ja będę próbować. To co, w sensie, że odcinek dzisiejszy kończymy na tym. Na dochodzeniu. Zapraszam teraz Teo. Śmiało trzeba. No śmiało, a ja zamiast kontrola to shift wciskam i potem... No. I potem biegam, rozumiem. Znaczy spaceruję zamiast biegać. No. Nie, kurwa. Przepraszam. Była. Jeszcze karny jeżyk przytrafił. Samo sobie zrobiłeś już karnego jeżyka. Widzisz, karma, los cię pokarał od razu. To musi tu wejść. Cicho. Ale wiesz, że się zgasił ten? Popsuło. Nie, no zepsuło się. Kuba, beznadziejnie ten twój kominek. Jezus. Ona musiała popsuć, serio.
Wypuść mnie stąd. Ja idę, dobra. Masz. Dwa bloki. Jak to jest? Bo ty jest zdolna bestia jestem, no. Bo ja się Nie, ale pomijam fakt, naprawdę ten system robiłem już naprawdę jakiś czas temu. Nigdy nie udało mi się go. Jeszcze jeden Netherrack gdzieś jest. Nie mam Teoma. Nie mam. Ja też nie mam. Spadł mi na dół. Tak, spadł. Tutaj nie będę przedstawił, jak ten system wygląda. A macie bloki? Mam. Wziął ktoś budulec? Ja mam. A ja nie. No gdzie tu wszyscy? No. Ja nie wlazłam, daj mi spokój. Deo, wychodź. No chcę, staram się. Nie udało mi się wcześniej zbagować tego systemu. Gratuluję. Tylko teraz sprawdzimy, czy działa. Dostanę za to jakiś achievement. Działa. Działa. Patrz Teo, wstajesz. A mnie za co? Przedtem przeszłam. Tutaj teraz też przejdę. Hihi. Tak, musisz, stajesz sobie tutaj na krawędzi, naciskasz guziczek, słyszysz, że się otwierają pierwsze pistony i wchodzisz. Teraz, o właśnie o. Tak. Brawo! Możecie być ze mnie dumni. Wychodzi się prościej. Tak. Okej. No bo stajesz przy guziczku, tu się otwiera i... I biegł się. Jej! Pięknie. Dobra, jak mi się będzie chciało, to kiedyś wytłumaczę, jak ten kominek się buduje. Zaspamuję cię, widzowie, to będziesz no, tłumaczył. Nie będziesz miał wyjścia specjalnie. To no. Kiedy nagrywasz no. Filmik z budowy kominka? Było to zrobić od razu. No właśnie, jak budowałeś. I tak wziąć wszystkich z zaskoczenia. No, tam... Ha, ha, ha! Chcielibyście zobaczyć, jak to się robi? A ja już mam dla was gotowe. Ty to jednak jesteś Teo przebiegła bestia. No. No, no. Kto by się spodziewał? Dobra, a dzisiaj budujemy labirynt. No, miałem mówić, że wodzirejstwo w odcinku Madzia przyjmuje. Tak. Między nogami o. Tego? No dobra. To jest pole na labirynt. Nie... Okej. Okay. Nie przestajesz mnie, kobieto, zaskakiwać. Dlaczego? No nie wiem, tak sobie powiedziałem. Mhm. Ogólnie tak, zamysł jest taki, że o tutaj na tym poziomie będą liście, więc ja pójdę zaraz te liście sobie grabić. No, a tutaj tak. Trzeba pokopać korytarze po prostu. No. Wiecie, będziecie dzisiaj takimi mrówkami. Dobrze. Wy robicie labirynt, ja idę po liście. Dobra, zrobimy to. Może na najpierw ile zróbmy je. No jak na ile? No przecież tutaj chodzisz sobie, a na górze później położyliście, nie? To tylko na dwa. Wykopmy dobra. Na jeden na razie. Ty kop na jeden, a ja będę głębić, co? No se głębcie, rób to sobie co tam chce, to ja wam pole zrobiłam. Idę liście zbierać. Patrz jak podeszła praktycznie to do tematu. Głupie. Nie wiem, czy to będzie poprawny labirynt, bo patrząc na to, że mam troszeczkę do czynienia z informatyką, czy raczej niedużo, istnieje taki algorytm w informatyce, który opisuje problem wyjścia z labiryntu. I polega on w skrócie na tym, że trzeba się cały czas trzymać jednej ściany. A, zepsułem. A, bo dobra, nie. Dobrze, że ja troszkę stołna poprzepalałam, bo chciałam, żeby wszystko było w stołnie. Właśnie sufit ma być liściasty. Okay. A jeszcze nad sufitem trzeba będzie zrobić te glowstone, żeby przez liście nam coś świeciło i było w miarę jasno. Istnieje taki algorytmiczny problem, który właśnie opisuje wyjście z labiryntu i w skrócie, jak będziesz się trzymać cały czas jednej ściany, to wcześniej czy później dojdziesz do wyjścia. Skoro tak ale z racji twierdzisz... tego, że. Ale z racji tego, że nie jest to algorytm optymalny, więc istnieje bardzo duża szansa, że będzie to raczej później. O, mamy jeszcze piasek po drodze. No, mamy. To ja zaraz jeszcze stołna przyniosę i przyniosę sadzonki, bo tutaj nam się zaraz te... Mi się drzewka skończą. A liści to trochę przynieś. Potrzeba tam. Tak dosyć tego stołna będzie trzeba chyba. To ja chyba jeszcze wrzucę do przepalania. Ja na razie nie wykopuję, potem będziemy podmieniać od razu. Tak, staram się... Właśnie najfajniejsze by było, jakby wyszedł nam taki labirynt, z którego faktycznie można w taki sposób wyjść. Oj, jeszcze skrzynkę muszę znaleźć. Skrzynek mamy ponad 40. Tak, ja się śmiałam, że na końcu labiryntu w nagrodę będzie w skrzynce dirtówka.
Może być. O! Dobry pomysł. To nasz ciekawy, kto będzie otwierał nasz labirynt. To dokona oficjalnego otwarcia. I czemu to będzie Kwaśniewski? Co tam tworzycie, jakieś lagi? Spady włam. Nie wiem, ja mam lagi, bo internet. No wygląda to na razie fajnie. Zaraz przyjdę popatrzeć. Muszę wrócić po tego stołu. Ja próbuję się dostać gdziekolwiek. Okej. Okay. Oczywiście sobie nie przeskoczę, bo sufit jest za nisko. Stone, skrzyneczka, jedno. Tu się da przejść, tu się nie da przejść. Ale tu się... A zaraz, tę drzewka posadzę. Teo tutaj dzielnie pogłębia, ja i dorabiam roboty, bo jeszcze jakieś korytarzyki tutaj wymyślam. Nie, no bardzo dobrze, ja w tą chodzę i szukam. No rób jakieś takie, wiesz, zawijaski, zakrętaski. No robi, uwierz taski. Mi. Uwierz mi, że ciężko mi stąd wyjść. Już idę zobaczyć. Ja gdybym miała czas, to ja bym go dzisiaj zrobiła i waszym zadaniem byłoby przejście tego labiryntu. No ale niestety ograniczenia czasowe, więc męczcie się sami. Tak, to jest skromna produkcja, budżetu nie mamy, ograniczenia czasowe, prawda? Tak. Terminy gonią, kary do zapłacenia. No, catering jest drogi. Noclegi też za darmo nie chcą dawać. To... Catering jest drogi, a wyżywienie ekipy, zwłaszcza jak jest Madzia. No właśnie, zaczęło się. Czułem opcję, że miłości nie ma, jest matematyka. Teraz co będzie z miłości nie ma, jest dyner kebab. Dobra. Czułem, że też kebab to najlepsze źródło witamin. To jest jedna z popularnych teorii. Druga mówi, że kebab witamin ma mało, dlatego trzeba jeść ich bardzo dużo. Do jednej i drugiej się przychylamy. Dobrze. Tu trochę w bok wyprułem. Przyniosłaś metę tego stołna? Tak, ja naprawiam, jak chcesz, to chodź do mnie. Tu jestem. Dobrze, to ja tu dalej pogłębiam, a ty naprawiaj. No ja naprawiam właśnie, bo chciałam liście kłaść, ale no to najwyżej mi zostaw stołna, to ja będę naprawiać po drodze. Znaczy, ja liście już położę, jak będzie labirynt zrobiony z góry. Okej. Okay. O, wiem i... Dobra, zrobimy tak, bo my się pewnie nie wyrobimy na odcinku z tym wszystkim. Bo chciałam położyć liście, a potem żebyście sami doszli do tego, co wykopaliście, nie? No. I co, z końca labiryntu będzie jakieś proste dojście na początek, jak to chcesz rozegrać? Nie proste, takie jak zrobisz. Nikt nie powiedział, że będzie prosto. I co do labiryntu, bo w labiryncie po prostu będzie celem zatoczenie kółka, tak? Jak zatoczenie kółka? Nie wiem, no co jeżeli... ty lubisz sobie toczyć. Nie no, kozy z nosa na przykład. No. Nie, chodzi mi o to, że zazwyczaj w labiryncie wchodzi się jedną stroną, żeby dojść do któregoś miejsca i albo z niego już prosto wyjść, albo żeby przejść, no głównie przechodzi się labirynt na wskroś, tam z jednej strony na drugą, nie? No tak, a do czego tutaj dojdziesz? Nie mamy tutaj jakiegoś sensownego dojścia do czegokolwiek, nie? No my też twórcy mapy nie powiedzieli dokładnie, że nie wiem, labirynt ma być... Właśnie, gdzieś tam tutaj, prowadzić. Tutaj stwierdziłem, że będziemy dochodzić do skrzyneczki, która będzie na końcu labiryntu. O, po prostu z niego trzeba będzie wrócić do wyjścia. Mordować się z powrotem. No. Wygląda to na razie ciekawie, więc... No fajnie. Powinniśmy zrobić to dojście do nalewki dirtówki. To taki profilaktyczny wydźwięk odcinka by był. Teo, jak coś tam masz do uzupełnienia, to mów. No tu będzie ja żelazo na przykład. No to już idę do ciebie, o. No byłaś. Gdzieś Basiunię słyszę. Tam na początku też był na pewno piasek, bo jest niewykopany ze ścian. A...
Ale na ścianach on może być, bo to i tak będzie przykryte wszystko liściami, to nie będzie tego widać. Ale na ścianach w labiryncie no. samym. A to tam już ten, zabierałam. Aha, okej, okay. Tu mam złotko wykopane. Jej, powoli dochodzimy do końca. Czekaj, ściany, na nana. Na. Au! Cześć. Ała! Przepraszam, nie chciałam. No, przepraszam. Chciałam mocniej. Tego miałaś nie mówić. Można w różnych miejscach tego labiryntu poukrywać skrzynki na przykład. No i co, wszędzie będzie wirtówka? Nie, nawet nie, na przykład, alkohole. Że... A to do Kuby, niech on produkuje. Tak, znaczy się... Powiedzmy, że zawodowo bym to mógł ogarnąć. Ja proszę, takie zapisy jeszcze porobimy, żeby to wyglądało. Tam zrobiłem jeden korytarz, trochę za prosty, ale... A tutaj jest piasek do tego... Nie będzie taki złudny. Już idę tam. Co najlepsze jaja będą, że w pewnym momencie, jak już wykopiemy i któreś, nie daj Boże, spadnie z tej ściany najwyższej, a spadniemy na pewno, bo sufit jest za nisko. Spadniemy, bo ja zawsze tutaj wpadam. Nie, dam wam stołna i sobie przejdziecie, nie? Zresztą dam wam liście, bo od tej strony do wyjścia będziemy to liścić, że tak to określę. Mówisz? Tylko... Trzeba byłoby glosa. Dobra, tu też trzeba zadziabać, bo zrobiłam dziurę. Nie sądzę. No nie sądzę, sądzę. Dobra, nie mam już pojęcia, jakie jest stąd wyjście. Czy w ogóle jest? Właśnie ty się jakoś skupiłeś do tego, żeby tam dojść na ten koniec? Nie. Fajnie. Znaczy się tak, z tego co mi się wydaje, to... I tędy, tędy, tam, że tam. Odsłoń. No chyba nie. Tutaj trzeba się przebić. Nie, dobrze, bo tutaj przez cały trzeba będzie przejść. Tam ten korytarz wchodzi, tam i tam. Okej, tam, tędy, tam. Więc tak strasznie naokoło. Więc w porządku. A dirtówka będzie musiała być w tym rogu. No to dobra, to będzie w tym. To tam od razu skrzynkę postaw. No aż tutaj będzie skrzyneczka. Piasek wykopuję. O. Już, pędzę, lecam. Biorę kiedy lecę. Jest jeszcze w jednym miejscu dziura. Gdzie? W tym korytarzu tu. O. Tu. A, widzę. O. Nawet może być tak. No, tu dirtówka będzie. Elegancko. I mamy labirynt. No jeszcze go liścić trzeba. Nie wiem, dlaczego ją tutaj zamysł, że mają być liście. No będzie fajnie wyglądał. W ogóle powinien być taki no, labirynt tak z być. Samych liści, no nie? Zamiast ze stołna. Też o tym myślałam, wiesz, ale nie miałam jednak przekonania. Zobaczymy, jak prosto będzie z niego. Baśka na górze. To zależy, no, Kuba, rozpadę. Komu. No ja właśnie próbuję. No te swoje algorytmy uskutecznie pewnie. Nie. Dobra, zrobione? Tak próbuję mniej więcej... No ale zbijaj tego dirta. Od razu. No już. Próbuję tak iść na pamięć. Fajnie to wygląda od góry.
Teo, wskakuj tam na dół, będziesz testować. Nie, bo ja nie wyjdę. Ale fajnie. Powiem ci, że nawet ten, nawet nieźle wygląda. Czy będziesz to pojedynczo kładła, czy pod... Nie, one są podwójnie. Co podwójnie? Nie, pojedynczo. Po jednej kostce tych liści kładziesz? Tak. Ja i wyszedłem. Bo one są bardzo... No, tylko w jednym miejscu musiałem przekopać jeszcze, bo było faktycznie za... Był ślepy tunel. Trzeba by się było albo bardzo daleko wracać, albo nie wiem. Au, spadłam. Lagi mnie rzuciło. A tędy? Jak daleko się dojdzie? Dojdzie się tu. Jak sobie zmienisz grafikę Teo, to nie będzie widać. Dobrze. A, bo ty tak całe chcesz zaliścić. Ja myślałem, że tylko ścian, czubki ścian chcesz zrobić. A po co? No nie wiem, tak nie, jakoś. Nie, górę schować. Macie, daj... O, tym razem... Właśnie. Ja to uskutecznię. Dobrze. A! No muszę którędy się jakoś przechodzić, nie? Tym razem ja nie zrozumiałem twojej wizji. A to my ostatnio słabo się rozumiemy. Konstanty jakoś tu zaciekawiony. Wpuść go tu! Tu jest jeszcze potrzebny kobel jeden. Znaczy stone, przepraszam. Powiem tak. Zaraz wam pokażę, jak można oszukać system. O ile gra mi pozwoli. Teo, chodź tu, masz i sobie łataj. Dziękuję. W ogóle, wiesz co, wylazłbyś. No nie. Jaki Altivo? U nas na tej serii nie ma Altivo. No dobra, pomyliły mi się imiona. To będzie ten... Mariusz. Czekaj, bo teraz nie wiem, gdzie był tamten, co go miałam zakopać. Ech, dlaczego tu wejdziesz w ogóle? Czy ty się sam nie mieścisz, czy ty się ze mną nie mieścisz? Jak ja się mieszczę, to ty się tym bardziej... Boże, konia tu przetarabaniłeś. No właśnie, tak by w sumie... Przejażdżka na konie byłaby fajna, bo wszystko by było widać z tego labiryntu. Nawet przez liście chyba. Nie, bo przez liście nic by nie dało, bo jak wszystko jest zaścianione, to... Ścianione. Nieważne. Nie mam kobla, żeby... Znaczy stona, żeby tu... Mam tu stona, jak chcesz, to chodź. Ja tu jeszcze zrobię jakieś fajne drzwiczki. To rób. Takie, tylko nie taki alopiecyk. Się... Nie no, kominka drugiego tu nie postawię, ale takie też, że się pojawiają i znikają. Żebyś to może trochę poliścić czy coś. Ja próbuję stąd wyjść. Dwa tygodnie później. Cicho, dobrze mi idzie. Bardzo. No. Trzy i trochę. Nie, łażę w kółko! Znowu tu jesteś. Tu w ogóle jakaś baśka się znajdzie. A tu ten trzeba zmienić. Cicho, idę tędy. Jakoś inaczej to trzeba oświetlić. O, strzała. Czy ty zostawiasz te... Czy zostawiasz te liście, które... Co? Zostawiasz te pochodnie tutaj, między liściami? Nie, chodź ty to rób, bo ja tutaj nie ogarnę wszystkiego. O, czekaj. Dobrze, jest. Dobra. Sugerujesz to, że niby masz jakiś progres, tak? No chyba mam, bo znalazłam swojego starego... Jest! Mam! Znalazłam wyjście! Znalazłaś swojego starego? Stona! Przepraszam, Dirta. Mam wyjście. Jej! O, siama, konstanty. Jeszcze Magda musi tutaj zrobić. Ja tu brudną robotę odwalam, najgorszą jaka została. Pierwszy raz swój. Ty do moich pierwszych razów nic nie miej. Mam ci przypomnieć swój pierwszy raz z krewetkami? No. A ja sobie twój? A to nie był mój pierwszy. Ale... Jak zauważyć. To, że było wtedy ciekawie, to nie znaczy, że to był mój pierwszy raz. Moja racja. No. Myślisz, że bym tak sama z siebie się krewetków czepiła, gdybym ten nie wiedziała, co to jest? Gdybym nie wiedziała, co mnie czeka? Kryptonim krewetka. Pięknie. Współczuję Konstantemu. A co mu zrobiłeś? Jakaś, nie wiem, jakaś chyba forma frustracji z mojej strony. Nie wiem.
Ale powiem wam, że jakby tu były jeszcze jakieś te mopki w środku, to w ogóle byłoby zacnie. No to proszę bardzo, nie oświetlamy, będą mopki w środku. Nie, wiesz co? Można by, jakbyśmy bardziej się pogłowili, można by pułapki porobić w nim, ale... Ale mamy przecież jeszcze jajka chyba, Basiek. Oświetlić, zostawić oświetlone, ale ten. Możemy zrobić na przykład takie, że będą w niektórych miejscach płytki naciskowe. Na przykład coś w ciebie będzie strzelać, albo... A to i tak się dziadostwo spełniło, jak to kopałam i nie oświetliło mnie. Ja w ogóle myślałam, że to tak zrobisz, że te boczne, te... będą odkryte, nie? Nie, no bo wtedy widać, że jesteś na krańcu, to za prosto. No to właśnie o to mi chodziło. Możesz do mnie nie strzelać? A, w złym miejscu już stoisz. Znowu się zabawiacie? A jak, my zawsze. O, już nie ma frustracji. Już się odfrustrował. A czego się frustrował? Nie ważne. Pójdę zobaczyć, jak to wygląda z liśćmi pod spodem. Ty, a tak, liście niby przezroczyste, znaczy może na innych opcjach graficznych są bardziej przezroczyste, ale... Nie, nie mam przezroczystych, ja mam zabudowane. Yeah. No ja właśnie też mam zabudowane i w ogóle już się człowiek traci orientację nawet w którym miejscu mapy jest. No to Magda sobie utrudniła trochę przejście labiryntu. Wiesz, i tak mamy zaraz odcinek kończyć, więc zanim ja to wszystko o liście, to... O liście. No, możemy w sumie nawet powoli już się zbierać do zakończenia. To ty byś wziął liście i też sobie tu. O, jedna stoi królewna za wieżę robi w labiryncie, o a drugi lata jako szoło mi konie posuwa po labiryntach. A ty liście, a ty zaliściasz tylko ten, tylko przejście. A, to się nie mam tyle liściów, żeby wszystko zrobić. To ty czego tak, o? Bo się nożyczki skończyły. Okej. Okay. No taka bida w żelazo. A chciało się iść do magazynu, myślisz? To oczywiście, że się nie chciało, przecież cię znam troszeczkę. Ja sobie posiedzę w kasynie. Idziemy w coś zagrać? Do kasyna? No w kasynie to możemy zagrać tylko w tego patyczka, którym się tak bawiłeś się za pierwszym razem. Jakiego patyczka? A ja idę zobaczyć. Gdzie wy patyczko macie, bo ja nie pamiętam. No to co skakałyście, nadziewałyście się na to na stole. No na ruletkę. Boże, statyw alchemiczny. No. Że tu? No dobra, rzucam pomysł, kto znajdzie bardziej podobną do ruletki rzecz w tej grze, no to wymienimy. Tylko taką no z czystej. A ja wersji. U siebie w Minecraftach będę miała kebab. O, w końcu. O, proszę. No. To chyba będę musiała paczkę modów zaktualizować. A to nie na modach? Nie. Nie. A. A. Dobra, nie bawcie się, tylko kończ. Gałganie jeden. To przegrałem ruletkę. Ze mną była Madzia. Byłam. I ze mną była Teo. Byłam. I dzisiaj rozrywkę fundował nam kominek. Ui. Tak. Zdecydowanie. I widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa.